W tym momencie pomysłów jest kilka, które gdzieś tam chodzą po głowie. Ten pomysł pierwotny, który był z tymi poczówkami, z tą pamięcią, on gdzieś cały czas jest i nawet w tej chwili spotkałem się ze stowarzyszeniem lokalnym, no i to mówią, że to jest gdzieś taka potrzeba, żeby zachować wspomnienie tych ludzi, którzy tutaj przyjechali i zobaczyli, jak ta ziemia wyglądała, jak my ją zmieniliśmy i jaką zostawimy dla przyszłych pokoleń. Stowarzyszenie, jest Stowarzyszenie Jeziorna, to jest grupa ludzi działająca od 3 lat, młodych, w średnim wieku, działająca na rzecz gminy Siekierczyn. No, ja ze swojej strony jako Dom Kultury, szkoła, no i jeszcze do tego chcemy wciągnąć bibliotekę publiczną, która też by fajnie w tym zagrała. Chcielibyśmy stworzyć projekt łączący pokolenia, czyli te młodsze klasy. Ja akurat oddaję klasę trzecią, więc będę miała na przyszły rok maluszki z przedszkola. Chcielibyśmy włączyć dzieci, rodziców do teatrzyku, klasy starsze i z naszej okolicy seniorów, z klubu seniora, tak, łączyć pokolenia, włączyć w to naszą gminę współpracującą i Wydział Kultury Załowy. Ci są chętne, już mniej więcej powiedziałyśmy w szkole, co chciałybyśmy zrobić, dziewczyny już są ze starszych klas chętne, tą zeróweczkę, która będzie po wakacjach, też będziemy chciały tam jakoś wdrożyć, rodziców, którzy, mamy bardzo aktywnych rodziców, także mamy nadzieję, że to wszystko nam się uda. U nas w Krześnicy powstała pierwsza na szlaku turystycznym niebieskim szafa z książkami. To jest szafa, miejsce, gdzie można turysta czy mieszkaniec może spocząć, poczęstować się tą książką, zabrać ze sobą, albo oddać, albo napisać wszystko, może wszystko. I książki spływają do nas z całego świata już w tej chwili. Jesteśmy na procesie tworzenia takiej sieci nawet tych książek, szaf z książkami w całym tutaj w naszym powiecie i na terenie również gór izerskich i kaczawskich właśnie. No i mamy takie różne dziwne pomysły, projekty i szukamy możliwości realizacji. Najważniejsze jest to, żeby się nawzajem wspierać i najważniejsze jest to, żeby szukać u siebie tych pozytywów. Powinno się ze sobą współpracować, nie należy się odgradzać jedni od drugich. No wiadomo, że są różnice, zawsze są różnice, a te różnice są na tyle potrzebne, że my się możemy wzajemnie uzupełnić.